Ignacy Łukasiewicz. Nikodem. Radek. Dzięki nauce możesz się dowiedzieć, jak działa wszechświat nawet miliony kilometrów od Ziemi. Dzień dobry. Radek, jak winda jedzie w górę, to czuję się jakiś taki cięższy, ociężały. Jakby pan zjadł treściwy obiad. Racja. Ale gdy winda jedzie w dół, jesteś lżejszy. Naprawdę jestem lżejszy? Tak. Twój ciężar jest mniejszy, choć twoja masa nie zmienia się. He? Chodźmy do laboratorium. Do widzenia. Do widzenia. No, mieliśmy jechać do kawiarni na ciastko. Popatrz. Utrzymuję idealny bilans masy ciała. Mam doskonały ciężar. Wiesz, że masa i ciężar to dwa różne pojęcia? Hmm? Twoja masa zawsze pozostaje taka sama. Chyba, że się zaniedbasz i przytyjesz. Czy ty próbujesz mi coś wytknąć? Twoja masa to jest po prostu ilość cząsteczek w twoim ciele, a ciężar to jest siła, z jaką twoja masa oddziałuje z masą planety, na której się znajdujesz. I zależy od masy tej planety. No ale przecież jestem na Ziemi. I dlatego masz wrażenie, że masz doskonały ciężar. Ale wyobraź sobie, że lecisz na Księżyc. Jestem lekki! Bardzo lekki! Twój ciężar zmniejszył się sześciokrotnie, ale masa pozostała niezmieniona. Super! A teraz mała wycieczka na Jowisza. Co się stało? Czuję się jak słoń. Twoja masa oddziałuje z najcięższą planetą w Układzie Słonecznym. I dlatego ważysz ponad dwa razy więcej niż na Ziemi, a masa... Wiem, a masa pozostaje niezmieniona. To jest bardzo dziwne uczucie. Dość tych wycieczek. Wracaj na Ziemię. To ujęcia z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wracają marzenia z dzieciństwa. Zawsze chciałem się znaleźć w stanie nieważkości. To wejdź na stołek. Ale po co? Wejdź proszę. No i? I skacz. Skacz! Hopa! Ach. Gratuluję! Przez moment znalazłeś się w stanie nieważkości. Spełniłeś swoje marzenie. No ale jak? Myślałem, że w stanie nieważkości można być tylko wtedy, kiedy nie działa na ciebie grawitacja, znaczy przyciąganie ziemskie. Wiem, bardzo często można usłyszeć takie twierdzenia, ale to nieprawda. Aha. Z nieważkością mamy do czynienia wtedy, gdy na ciało o określonej masie działa tylko grawitacja, tylko przyciąganie ziemskie. Dzieje się tak na przykład podczas spadania, kiedy nogi nie mają kontaktu z podłożem. A dlaczego kosmonauci na statku się unoszą? No właśnie dlatego, że statek wyniesiony z dużą siłą na orbitę okołoziemską w pewnym momencie po wyłączeniu silników zaczyna opadać, a kosmonauci razem z nim. Aha. Znajdują się w takim stanie ciągłego spadania, znajdują się w stanie nieważkości. Siła nadana na statek w momencie startu nie pozwala temu statkowi opaść na Ziemię, więc on nigdy nie opadnie, będzie poruszał się po orbicie wokół obracającej się Ziemi. No, ale jakoś ciągle mi się nie chce wierzyć, że można być nieważkim na Ziemi. Można. Mogę ci to nawet udowodnić. Tak? Ale znowu musiałbyś wejść na stołek. Dla nauki, tak? Dla nauki. Wewnątrz pudełka zamontowaliśmy kamerę, a do środka włożyliśmy kucyka. Nie, kaskadera. Będziemy obserwować jednocześnie, co dzieje się na zewnątrz i w środku pudełka wtedy, gdy Nikodem będzie skakał ze stołka. Uwaga. Będę skakał. I skok. Lecę. I proszę, i telemark. Zważ się, proszę. To ostatnie dzisiaj doświadczenie. Ja jestem bardzo zadowolony ze swojej wagi. O, widzisz? Dobrze się trzymam. Czy ty aby na pewno powinieneś odwiedzić dzisiaj kawiarnię?
Nie oszukasz mnie. Byłem przez moment cięższy, ale cały czas miałem tę samą masę. Zwiększył się tylko mój ciężar. Czyli jednak słuchasz tego, co mówię. Ej, a dałoby się uzyskać stan nieważkości w windzie? Dałoby się. Musiałaby tylko ona jechać w dół bardzo, bardzo szybko. Właściwie to musiałaby spadać. No. W momencie, gdy winda spada z przyspieszeniem ziemskim, na ciała w windzie działa tylko siła grawitacji. Ja już nie chcę tej nieważkości, wystarczy! To co? Jedziemy na górę do kawiarni? Nie. Do laboratorium. Do laboratorium. Oj, nasi naukowcy dziś dosłownie odlecieli!